Według oficjalnych danych w Polsce działa obecnie prawie 1000 spółek, w których przynajmniej jednym z udziałowców jest rosyjska firma lub osoba z rosyjskim obywatelstwem. W związku z ostatnimi wydarzeniami w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 największych rosyjskich i białoruskich marek w Polsce. Pomyślałem, że zechcielibyście wiedzieć. Numer 10. W 2020 roku w Częstochowie ruszył pierwszy w Polsce dyskont rosyjskiej sieci Mere, w Rosji działającej pod szyldem Svetofor. Docelowo sieć chce uruchomić w Polsce aż 105 placówek. Jak można przeczytać na stronie, klientami sieci są na ogół osoby lubiące oszczędzać czas i pieniądze. Powiedziałbym, że od teraz są to również osoby lubiące wspierać Rosję. Numer 9. W 2019 roku jedna z największych w Rosji firm handlujących artykułami sportowymi o nazwie Sportmaster przejęła w Polsce sieć sklepów GoSport. To znaczy, że de facto GoSport jest od tamtego czasu rosyjskie. Jednak najwyraźniej wciąż czeka na zmianę szyldu na rosyjską markę własną, pod którą działa na wszystkich innych rynkach. Co ciekawego rzuciło mi się w oczy, przeglądając sklep internetowy GoSport, to to, że w odróżnieniu od innych sieci sportowych, takich jak Intersport czy Decathlon, GoSport w swojej rozmiarówce podaje również rozmiar rosyjski. Numer 8. Wargaming.net to białoruski producent gier, którego możecie kojarzyć z takich tytułów jak World of Tanks czy World of Warships. Tak, wiem, tytułów, które zdarzyło mi się reklamować na Planecie Faktów, z czym czuję się teraz niezbyt komfortowo, tym bardziej, że dyrektor kreatywny firmy, Siergiej Burkatowski, kilka dni temu publicznie wyraził poparcie dla działań Rosji na Ukrainie. Interesującym spostrzeżeniem podzielił się również pewien internauta. Dużo kiedyś grałem w WoT i zawsze nie podobało mi się w tej grze, jak bardzo była prorosyjska. Jakieś sowieckie napisy na czołgach ze Stalinem i tak dalej, ale u Niemców podobnych brak, bo Hitler to zbrodniarz, a Stalin wyzwoliciel. Numer 7. Badoo to obecnie najpopularniejsza aplikacja randkowa w Polsce. Korzysta z niej o ponad 1 000 000 Polaków więcej niż z Tindera. Tymczasem nie każdy wie, że Badoo to dzieło rosyjskiego programisty Andrzeja Andrzejewa, które swój początek miało w Moskwie w 2006 roku. Według Wikipedii przynajmniej 20% udziałów Badoo należy do jednej z największych firm inwestycyjnych w Rosji, Finam Capital. Numer 6. Choć praktycznie cała Europa zamknęła już swoje niebo na rosyjskie samoloty, warto jednak pamiętać na przyszłość, kiedy kurz już opadnie, a Rosja prawdopodobnie nadal pozostanie Rosją, że Aeroflot to największe rosyjskie linie lotnicze, którymi każda wasza podróż to poniekąd jeden uśmiech Władimira Putina. Numer 5. Rosyjskich stacji Łukoil co prawda nie zobaczymy już przy polskich drogach, w 2016 roku przejął je austriacki fundusz Amic Energy, jednak według ostatnich doniesień wciąż ma on posiadać wiele powiązań z dawnym rosyjskim właścicielem. Z tego powodu Ukraińcy bojkotują te stacje podobno już od dawna. Współpracę ze stacjami pod presją radnych zerwała też kilka dni temu gdańska organizacja turystyczna. Numer 4. Kaspersky Lab to jeden z najpopularniejszych programów antywirusowych na świecie. Podobno dobry, problem w tym, że rosyjski. Waszyngton już w 2017 roku podejrzewał, że Kaspersky Lab może być podatny na wpływy rosyjskiego rządu i służyć do gromadzenia danych, a zatem nie powinien być instalowany na rządowych komputerach. Numer 3. Apteczka Agafi to seria leczniczych kosmetyków, w skład której wchodzą szampony, odżywki, kremy czy sole do kąpieli. Dotychczas produkty cieszyły się w Polsce raczej dużą popularnością i wieloma pozytywnymi opiniami. Warto jednak pamiętać, że apteczka Agafi to produkty rosyjskie, więc kupując je, część waszych pieniążków trafia poniekąd do rosyjskiego skarbca. Numer 2. Sieć drogerii Rossmann ogłosiła, że zdecydowała się wyrzucić ze swoich sklepów ponad 150 produktów w mniejszym lub większym stopniu zasilających rosyjski budżet. Tak się stało, że większość z nich stanowią produkty marki Natura Siberii. Numer 1. I na koniec coś dla fanów modelarstwa. Zestawy rosyjskiej firmy Zvezda, jednego z wiodących producentów modeli pojazdów militarnych, dostępne w wielu polskich sklepach. Na szczególną uwagę zasługuje tu jednak strona mojehobby.pl, która obecnie uniemożliwiła zakup rosyjskich modeli, zastępując przycisk Dodaj do koszyka napisem Stop the War. Okej, i tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć!